Cześć! W dzisiejszym filmie mamy tego oto kolosa na testach, czyli Sigma 150-600 od 5 do 6-3. Tym obiektywem zrobimy zdjęcia takie i takie, tego typu i takiego, więc jak widzicie jest on niesamowicie uniwersalny. Bardzo fajne w tym obiektywie jest to, że pomimo niewielkiej ceny jest bardzo dobre optycznie, szczególnie jeśli mówimy tutaj o ostrości. Bardzo dobrze sobie radzi w centrum, ostry obrazek, jak i na brzegach. Tak samo na 150 mm, jak i na 600. Na 600 troszeczkę bardziej widoczny jest spadek ostrości na brzegach kadru, ale nadal jest to bardzo akceptowalny poziom i myślę, że będziecie zadowoleni z ostrości tych zdjęć, które uda się Wam wykonać tym obiektywem. To, na co na pewno warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o wady optyczne tego obiektywu, to winieta. Bardzo wyraźna winieta na 600 mm. Nie jest to dla wszystkich jakaś duża wada, tym bardziej, że w samym body, przynajmniej w body bezlusterkowcach Sony, mamy kompensację obiektywu, jeśli chodzi o winietę, więc nie jest ona tak wyraźna. Poza tym w prosty sposób możemy się tego pozbyć w postprodukcji, ale warto sobie o tym powiedzieć, że coś takiego występuje. Na 150 mm praktycznie winieta nie jest widoczna. Autofokus w tym obiektywie pracuje bardzo fajnie i szybko, szczególnie kiedy połączymy go z body, bo to jednak body ma tutaj też spore znaczenie. Sony A7 IV ma jeden z fajniejszych autofokusów, szybszych autofokusów, więc razem z tym obiektywem pracuje wszystko bardzo szybko. Być może w połączeniu z innymi obiektywami, na przykład z Panasonicem, będzie to działało troszeczkę wolniej. Warto też powiedzieć o tym, że na ogniskowej 150 działa autofokus troszeczkę wyczuwalnie, trochę szybciej, na 600 mm wolniej, ale myślę, że nadal jesteśmy w stanie ustrzelić bardzo fajne, ostre zdjęcia. Jest to typowy zoomowy obiektyw, teleobiektyw, co nam od razu mówi o tym, co będziemy nim fotografować, czyli odległe obiekty, sport, przyrodę, ptaki, jaszczury, a może jak jesteście szpiegami, to i innych ludzi, ale mamy minimalną odległość ostrzenia na poziomie 56-58 cm przy użyciu ogniskowej 150 mm, co pozwala nam mimo wszystko zrobić jakieś fajne zbliżenia i detale. Może nie fotografię makro, ale już fajny właśnie detal jak najbardziej jesteśmy w stanie zrobić. Sigma 150-600 nie należy do najlżejszych obiektywów, waży około 2 kg, więc jeśli oczywiście porównamy go do chociażby obiektywu 24-70 Sony, no to widzimy, że różnica wielkości i wagi też jest bardzo duża. Jednak jeśli porównamy ten obiektyw do innych teleobiektywów, to może się okazać, że wcale nie jest taki ciężki, szczególnie na przykład, kiedy porównamy go do Sigmy 500 mm f4, która waży 3,5 kg. Ten waży niecałe 2. Ten obiektyw jest często wybierany przez fotografów dzikiej przyrody właśnie ze względu na relatywnie niską wagę w porównaniu do innych obiektywów, teleobiektywów, no i wielkie możliwości, wielki zakres ogniskowych, do tego jest ostry. Także jest to na pewno wybór, który warto rozważyć, kiedy się paramy tego typu fotografią. W zestawie z obiektywem dostajemy sporą osłonę przeciwsłoneczną, którą możemy w łatwy sposób odkręcić za pomocą tego pokrętła. I dla tych, którzy niekoniecznie chcą używać dekielków na przysłonę obiektywu, mamy też dodatkowo taki pokrowiec, który możemy sobie w wygodny sposób założyć i w ten sposób zabezpieczyć przednią soczewkę. Obiektyw oczywiście jest przeznaczony dla osób, które fotografują w trochę bardziej ekstremalnych warunkach, więc oczywiście jest uszczelniany. Poza tym przednia soczewka jest pokryta też powierzchnią hydrofobową, więc w taką pogodę, nawet jak dzisiaj, kiedy trochę kropi, jest większa szansa na to, że zbłąkana kropla nie popsuje nam zdjęcia. Oczywiście jak na teleobiektyw przystał, mamy tutaj różne przełączniki. Oczywiście przełącznik z autofokus na manual focus, do tego mamy limiter, który się przyda szczególnie, kiedy będziemy fotografować na przykład przyrodę, która jest oddalona dalej, więc możemy sobie ustawić, przypuśćmy, ostrzenie od 10 metrów do nieskończoności. Wtedy autofokus zadziała trochę szybciej. Poza tym mamy dwie możliwości stabilizacji. Pierwszą, standardową, i drugą, która nam umożliwi fotografowanie w technice paningu. Poza tym mamy też przełącznik customowy, który możemy sobie ustawić za pomocą Sigma Dock i przypisać do niego funkcję, jaka nam będzie akurat pasowała.
pierścień do statywu jest solidnie zbudowany, możemy nim sobie sterować, dawać aparat do pionu czy do poziomu. Bardzo ładnie to płynnie chodzi. Poza tym stopka jest w standardzie arka, więc jeżeli macie statyw, który ma wejście na arka, to nie potrzebujecie szybko złączki, tak jak my w tym przypadku potrzebujemy akurat, bo mamy głowicę z wejściem na szybko złączkę Manfrotto. Też bardzo fajne jest to w pierścieniu, że ma on taki znacznik, który jest wyraźnie wyczuwalny, który nam mówi o tym, że mamy tutaj idealny albo poziom. Jeżeli chcemy sobie postawić aparat w pionie, to bez problemu możemy to sobie wyczuć w ten sposób. Poza tym mamy na obiektywie mocowanie na pasek, dzięki temu możemy cały ciężar opierać o obiektyw, a nie o aparat, który jest zdecydowanie lżejszy od obiektywu w tym przypadku. Mamy duży, szeroki pierścień do zmiany ogniskowej, ale bardzo fajne jest to, że mamy też trzy tryby funkcjonowania tego pierścienia. To znaczy, możemy go albo zablokować, żeby w ogóle nam się nie wysuwał podczas transportu, albo możemy ustawić tryb S i wtedy mamy łatwą możliwość zmiany ogniskowej i wtedy całość pracuje bardzo lekko, więc mamy możliwość jeszcze albo kręcić pierścieniem, albo wysuwać w ten sposób. Poza tym jest tryb jeszcze pośredni, to znaczy tryb T, w którym pierścień chodzi już ciężko i wtedy możemy bardziej precyzyjnie sobie ustawić ogniskową. Poza tym ten sposób już nie jest tak wygodny, no i podczas transportu, kiedy akurat nie chcemy sobie całkowicie wszystkiego blokować, też mamy pewność, że nam się nie wysunie, nie zmieni ogniskowa, nie wysunie się ta przednia soczewka. I podsumowując, jeśli ktoś szuka obiektywu, którym będzie mógł zrobić fajne zdjęcia przyrody, zdjęcia sportowe, nie operuje też mega wielkim budżetem, poza tym szuka czegoś relatywnie lekkiego, to na pewno Sigma 150-600 jest tym obiektywem, który warto rozważyć. Dajcie znać w komentarzach, czy może używaliście tego obiektywu albo innych, macie jakieś porównania, zdanie na ten temat, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli podobał Wam się ten film, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby być poinformowanymi zawsze o nowych filmach. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.